Czuj się, bracie. Nawet zdjęcia nie zrobię, bo mam gołe tył. Dobra? Chcesz, Aniu? Tak. Fajna, smakuje lasem. Smakuje jak woda z rzeki. Woda z rzeki, bo butelkę wziął. Przepływa przez granicę naszą północną z Kaliningradem obwodem Kaliningradem i na tyle już się padł ław. I teraz my zrobimy do jutra i do jutra do tego. To jest nieprawda, bo tam się pod chromie udrów. Ubijano ten film. Tak, jest tu, ubijano ten film. No i to co Państwo widzą, tam były źródła, tu są kolejne źródła, czyli ta łyna wypływa właściwie z długości całej tej skarpy, wysączają się źródła i tak to po prostu. Czyli to tutaj do większego źródełka. To tak jakby nauczyciele musieli wytłumaczyć dzieciom w szkole. Tak jest. Także zawracamy teraz dziewictwo. Te ławeczki postawiło te w tym roku na wiosnę, te w zeszłym roku. Widzicie Państwo, ktoś już dziurę wypalił. Grzańca robi. Tak, no sprzątamy tutaj wszystkie śmieci, które się tu znajdują na terenie ścieżki rezerwatu. Co najmniej raz w tygodniu są sprzątane przez pracowników zakładów usług leśnych. Widzieliście Państwo tam te poręcze, te schodki, te balustradki. No nadleśnictwo właściwie co roku na wiosnę robimy taki przegląd, wszystko naprawiamy, malujemy, a wszystko to po to, żeby to ładnie wyglądało, żeby Państwo czy turyści, którzy tutaj przychodzą, żeby mogli przede wszystkim to zobaczyć i żeby było jakoś to tak w miłym otoczeniu. Scowi, ktoś powiedział ostatnio, że miejscowi leśnicy. Właściwie pochodzenie tego miejsca, dlaczego to jest takie wzniesione, to jest nieznane do końca. Może to jakaś inna gleba jest, może tutaj płynęła tędy łyna i tutaj, nie wiem, zabrała ten teren, a tu nie. Ale jak Państwo się... Proszę? Łaski gniły, dlatego trzeba było... Tak, ale jak Państwo zobaczycie, to tutaj...
tutaj nie rośnie żadne drzewo, tak? Wszystkie te starsze trochę drzewa rosną, rosną na zewnątrz. Jedna z legend mówi, że to było starożytne miejsce, właśnie gdzie Prusowie tutaj mieli ten swój gaj, tak, tutaj stare drzewa rosły, a oni tu odprawiali swoje obrzędy. Grzańca na pewno nie robili, ale robili pewnie inne rzeczy, o których może do końca nie wiemy. Do końca o co to chodzi, z czym to się je. Jeżeli Państwo chcecie mieć taki, można sobie przeczytać, jest taka tablica o obszarach Natura 2000, po co to jest wydawane, opracowane, bo powinno być. No to są jakieś tam konkretnie obostrzenia, jeżeli to są tereny utworzone ze względu na przykład jakieś siedliska. Bo las to jest organizm bardzo dynamiczny, że wszystko zmienia. Tak. Może my tego nie jesteśmy w stanie zobaczyć, bo człowiek, na przykład my posadzimy, to nie doczekamy się już z tego drewna. Nawet nasze dzieci. Tak. Także no, las żyje znacznie dłużej od człowieka i procesy w lesie są bardzo dynamiczne, nie wszyscy to rozumieją, nie wszyscy chcą to zauważyć i czasami się mówi, że trzeba to ochronić, czyli zamknijmy, zostawmy, nic nie róbmy. Ale to nie zawsze jest tak, bo jeżeli jest tam na przykład lilia, tak, którą chcemy ochronić, to musimy wycinać drzewa, bo jak będą tam drzewa, coraz będą starsze, coraz większe, to ta lilia zginie, bo ona potrzebuje światła. Także czasami, jak Państwo słyszycie coś tam o tej ochronie, to ochrona zawsze powinna iść w parze z poznaniem. Najpierw powinniśmy poznać, zobaczyć co, jak, gdzie, jakie siedliska, jakie znaczenie, a potem to chronimy. Wymyślmy najlepszy sposób do ochrony. Dobrze. Rezerwat Orłowo Małe, z tego co mi wiadomo, to chyba pierwszy w Polsce w ogóle powstał do ochrony żółwia błotnego. To jest, my jesteśmy w Łynie. Byliście Państwo w Orłowie, tam gdzie jest ten cmentarz, tak? W cmentarzu byliśmy. Wy dojechaliście Państwo z Nudzicy, tak, od strony Łynu, bo samochód był w tę stronę. Czyli jakbyście Państwo, tam jest taki zakręt, który dalej idzie. Na tym zakręcie trzeba prosto. Czyli na Likusy. Na Likusy. Tak jest, na Likusy. I na, tylko tak, samochodów, parkingów tam nie ma nigdzie, ponieważ rezerwat Orłowo Małe jest jakby no w środku lasu. Nie prowadzi tam żadna droga publiczna i na tej drodze do Likus też parkować nie można, więc samochody należałoby zostawić gdzieś w pobliżu tego zakrętu, tam jest leśniczówka. I gdzieś tam przy leśniczówce jest, taka, jest taki większy placyk. Myślę, że w tym roku mamy już gotowe prawie że projekty. Robimy tam parking, także będzie tam można zostawić samochody. I od tego miejsca gdzieś myślę 2 kilometry, może 3 góra jest jezioro Orłowo Małe. Także trzeba iść tą drogą do Likus i potem jak dojdziecie Państwo z prawej strony będzie pole. Jak się kończy pole, zaczyna się las, to między polem a lasem jest dróżka. I ta dróżka zaprowadzi do rezerwatu Orłowo Małe. Na prawo od drogi do Likus. Jeżeli zdarzy się tak, że na przykład podczas tego wychodzenia na składanie jaj jakiś tam pies przejdzie albo człowiek, to żółwica wraca już tych jaj, nie złoży tego dnia. Będzie próbowała następnego dnia. Także no... jest tak. My współpracujemy z takim panem z Olsztyna, który jest takim, jak ja to się śmieję, szalony herpetolog, bo on jak się rozpoczyna ten okres, kiedy żółwice wychodzą na składanie jaj, to on bierze przyczepę, kiedyś brał namiot, teraz bierze przyczepę, samochód i po prostu mieszka tam z tymi żółwiami. Czeka, ma, samice są ponumerowane, te badania są oczywiście, to jest pan, który pracuje w tej chwili chyba na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim, nazywa się Krzysztof Majcher, bardzo ważna postać. Są oczywiście te badania uzgodnione z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska. Samice są, on je chwyta, opisuje, pobiera troszeczkę materiału ze skrobiny, takie ze skorupy, żeby określić wiek, skład, materiał genetyczny. Poza tym odfotografowywane są ze wszystkich stron, ponieważ każdy żółw ma inny rysunek. I po tym są możliwe też do zidentyfikowania. Są ważone, są mierzone, po czym są wypuszczane w tym samym miejscu, w którym były złapane. I jak rozpoczyna się ten okres wychodzenia właśnie żółwic na składanie jaj, to on po prostu mieszka w pobliżu tych miejsc, gdzie te samice jaja składają, czyli albo tutaj u nas na Orłowie, albo gdzieś w okolicach Likus, albo
terenie Nadleśnictwa Olsztynek jest taki rezerwat bagno. Przez pracowników i poetów. Nasze teksty, nasze zdjęcia. Nasze wiersze. Wiemy o tym, Państwo już mają, dziękuję, tak? Licznie. Proszę bardzo. Leśnicy z leśnictwa. Wystarczy. Proszę bardzo. Ja też leśniczowie robiłem. Ja tekst, no. Napisał no. Wiersz? Dziękuję. No. Dziękujemy bardzo. Jaki jest autor? Pewnie leśniczy z jednym. Pani Anna.